game. Poproszę o zasoby potrzebne w podróży, bo atlasa zrobiłem. Mogliby mi atlas pasa dwójkę dać. Nie wiem, jak mu zdobyć. Występują częściej w zielonych układach. A to tu mamy zielony układ. W sensie zieloną gwiazdę. Fakt, tam jest jedna planeta. Przypał. Gdzie jest guźwa ta planeta? Tu gdzieś, dobra. To nie będzie ekstremalna. Kaustyczna. Chyba nie ta? To mnie gdzieś prowadzi do czegoś. No, do czarnej dziury jakieś. Tu jeszcze mamy. Tu są trzy planety. Łe, nie ma pan. Nie. Wyjdź. Taby. Dobra, paliwa jeszcze mam. Kolczasta. Jałowa. Jeszcze gdzieś trzecie. Za nią jest. Kwasowa, to nie. Super krytyczna. Fasowa. Pustynna. Taka temperatura. Ja bym... O, tu coś jeszcze... nie, to nie jest planeta. Z asteroida. Poleciałbym na tamtą, bo to jest niby super krytyczna. Hmm.
Boże, to mogę sprzedać. O, moduł tarczy statku gwiezdnego. Mam dwa moduły. Wyślijmy to na frachtowiec. Tego raczej nie zamontuję, bo nie mam miejsca. A więc też na frachtowiec pójdziesz. Ty pójdziesz na frachtowiec. To jest moduł ochrony cieplnej. Okej. To mi chyba grę skraszowało. Tej gry. Ja wale, 9 minut temu miałem zapis. No fajnie, fajnie. Siema, no powiem ci o odkryciach, co ty na to. Dawaj zasoby.
Już to jest niebieska gwiazda, nie zielona. Oluszuści. Ekstremalna, ja muszę być na ekstremalnych, na świecie. Dużo to jest warte? Malutko. Tu jest jakaś wielkostopa.
Jest tu w ogóle coś? Niby wiem, że to jest niezamieszkałe przez żadną rasę, ale może coś będzie. W razie czego to widzę dwa źródła emerylu. O, coś jest. Mało. No nie mam metalu chromatycznego, to tego nie zrobię. No to nieźle. Zero planet. Dobra. Ale gdzie ja mogę dostać tego zeterminowanego? To muszę na przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. To jest niby ekstremalna temperatura i co ja tu muszę robić? 0 do, jest 1,2 na 5.
Ja sobie może multitoola załaduję. A niech będzie węgiel. Dobra, wszystko w pełni naładowane. Co dalej? Zważa sól? Okej. To też jest sól. Czego mi sól może być potrzebna? Nie ma złoża. Było i znikło. A jeszcze trochę jest. A już nie ma. Cztery na siedem mam odkrytych zwierząt. To chyba nie chodzi o to z tymi ekstremalnymi warunkami. Tylko dwa gatunki zwierząt muszę tu odkryć. Tam coś było. Jest chyba moje jedno zwierzę. Dobra, dawaj, skanuj się. Jeszcze jedno. Nie wiem po co mi chlor, ale mam chlor. Organiczna skała, a to będzie starożytna struktura danych.
Nie masz dowodów, że to byłem ja. No, widzę standardowo, brakuje mi jednego stworzenia i go nie znajdę. To jest to, dane nawigacyjne. Z tymi ekstremalnymi warunkami to na pewno nie chodzi o tą planetę, na której jestem. Muszą być jeszcze jakieś bardziej ekstremalne planety. Sto tysięcy nie jest warte. Więcej to ja mam w jajkach niż on jest warty. Puszczę, no to lecimy. Gdzie ja kurde znajdę?
tą planetę. No, no, wśród zielonych gwiazd jest najwięcej tych planet, ale jak na razie no nie widzę. Latam i latam, ale nie ma nic. Poleciałbym na to. Tak, żeby zobaczyć z ciekawości, co to jest za planeta. Ten napęd, no, no działa, no. Asiani kamimilowie zdeterminowany dla ekstremalnego przetrwania. Śledź sobie postępy z okolicy kamienie milowe podróży. Skanuj planety używając aby zdefiniować planety o ekstremalnych warunkach. Planety o ekstremalnych warunkach występują częściej w układach gwiazd zielonych. No to nawet kuźwa nie widzę czegoś takiego jak zdeterminowany. A nie, ekstremalne przetrwanie. Przeżycia na planetach. Może kiedyś. A, bo ja diowodoru tu potrzebuję, diowodoru tu nie mam. To mogę rozebrać. Używane do budowania, wytwarzania. No i spoko. No tu jeszcze minutę będę leciał, o panie. Przydałoby się ten silnik dobustować jakoś. No mogę coś tu zbudować? Zainstaluj technologię. Ani warp, ani ma, w sensie nie mogę żadnej, szkoda. Tak to lecę i lecę. Sto tysięcy to mi się nawet nie opłaca, bo mam 2 miliony. Chyba, że byłby warty żywego srebra 100 tysięcy, no to może wtedy. Trupie zielona anomalia. No zobaczmy, co to jest ta trupie zielona anomalia. Anomalia. Może coś będzie ciekawego. No jak nie, to wracamy do Artemis. Cześć Loto, witam. O kuźwa. Łe!
Co mi tak nurkujesz? Kurde. Dobra, suj. Możemy lecieć. To raczej też nie będzie tego ekstremalna planeta. Nie wiem, czy z tymi ekstremalnymi to na przykład nie chodzi o nagle, że ekstremalna burza, czy ekstremalnie niska temperatura. A właśnie o tym mówię. Wylądujmy. Faktyczne burze. No i spaka. Aby tego wydobyć nie mogę. A co to jest? To mogę wydobyć? Fajnie wygląda. Nawet bym powiedział, że to wygląda tak, jakbym to mógł podnieść. Ale nie mogę. A kopryt jakiś tu jest. Wow. A, podczas deszczu to jest wszystko zielone, takie ładne kolory tu są, a nie ma deszczu, to wyblakło wszystko. No spoko. Okej, ale widzę, że tego tu nie zrobię, tej kosmicznej anomalii, bo nie wiem jak zrobić to zadanie, więc zróbmy to. Wlecę? Wlecę. Okej, cel misji znajduje się w innym układzie. A w jakim? Obecna misja. A, wykryto sygnał misji, okej. Czyli trzy misje tam mam ogólnie. Dwie do oddania i tą do zrobienia, tą jedną z trzech głównych. Bo kamienie Atlasa już zrobiłem. Czemu ja mam frachtowiec w... Wezmij pozycję. Tak ogólnie to wezmę sobie rzeczy z ciebie, bo będę chciał się sprzedać. SS7. Dobra. Weź to wyrzuć, to zamontuję. Okay.
Skoro nie zajmuje mi miejsca w kombinezonie głównym, to niech co tam będzie. W technologiach sobie te rzeczy mogą tam być i mi nie przeszkadzają. To już jest statek. Hop. I rozmontujmy. O nie, czy te moduły technologiczne mi zniknęły? Tak, zniknęły. No fajnie. Cześć, Gaki. Dawno mnie tu nie było. Zleceniodawca. O, tylko jedno mam? No, gildia odkrywców. Polepszyły się relacje. No i fajnie. Trzeba się troszeczkę sprzedać. Tego nie chcę. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. To sobie weźcie, to sobie weźcie, tego też nie chcę. Sól jest normalnie dostępnym materiałem, chloru dawno nie, chlor w sumie nie widziałem, także chlor zostawię. To mogę wyhodować. Bierzcie te moduły. Bo znowu mam dużo miejsca w ekwipunku, ale za chwilę nic znowu nie będę miał. Co to jest? Możesz, kurde. Tylko żebym przez przypadek nie wyskoczył stąd. No raz mi się udało. I mój statek został u góry. Był przypał. Czekaj, czy tędy muszę jakoś wejść? Jakby nie mógł użyć jetpacka.
Nie, nie zajdziesz szybciej. No trudno. Łatwo. Ok, jeszcze po drugiej stronie i tu. Coś mi zapłacicie? Mam nadzieję. Bo jak nie, to się wkurzę. Nic mi nie zapłacili, śmiecie. No trudno. A nie trzeba gdzieś tam pójść po zapłatę, ja nie wiem gdzie. No to lecimy minutę. Cześć, opadł trolu. No męska jest bardzo dobrą gierką, także tak samo jak i Atlas był bardzo dobrą grą. Nie wiem czemu ludzie tak bardzo to hejtują, w sensie i Atlasa i No Man's Sky'a. Dlaczego tego był dobrą grą Atlas? Z racji tego, że nie mam już ekipy, żeby grać i mi się znudziło. A tak to jest dalej fajny w sumie. Po części gdzieś tam coś chyba. Plakat w CD Action. Jaki? Tylko nie odpowiadaj, że fajny, bo to już napisali, że fajny. A, Cyberpunk i Apex. No to nie wiem, czy taki fajny. Cyberpunk okej, ale Apex? GAG, Federacja, oferta pomóc.
A multitoola mi daje, ale nie chcę multitoola. Jest mniejszy. Sorry. To będzie 1. Nie, to jest 8661. 8. Nie, wait, czekaj. To jest 8. A, idzie w tą stronę, czyli to będzie 6186. Geki mnie lubią. Najlepsza rasa geki. Wykryto sygnał SOS. O Boże, na innej planecie. No i tak polecę. Okej, okay, to mam już, ale tu jeszcze coś mam chyba do... A nie, dobra, to jest ten sygnał SOS i teraz muszę tam lecieć. Ganiają mnie kurwa z punktu A do punktu B. I znowu minuta lotu. Cyberpunk jeszcze nie ma daty premiery, ale wyjdzie dopiero na nową generację konsol. Według mnie. Oczywiście, żeby nie było. Wcześniej niż nowa generacja konsol nie zobaczymy Cyberpunka. Wręcz może wyjść równo z Cyberpunkiem. W sensie, tak, z Cyberpunkiem. Równo z nową generacją konsol. Może wyjść. To będzie jako pierwsza gra na nową generację konsol. Nie zdziwiłbym się. O, teraz sobie wyląduję tam, sobie podejdę z buta. Siup. Strażnicy agresywni, o Boże. Idź pan sobie stąd. Nic nie robi, no. Planety zwiedzam. Na 30 FPS-ach, ale zwiedzam. Dobra, ciul, to się nie uda, bo on za mną leci, prawda? Nie, nie leci. Jakie złote kula. Chyba jednak za mną lecą. A, przez to chyba, że tu są te złote kule, to oni mi biją. Z okazji, że urodzinkowy streamek? Nie, nie będzie. Chociaż w sumie... Nie, bo ten klucz już zużyłem. Bo dostałem klucz do Giant Machine. Już byłem. No to nic nie mogę zrobić. A co ci nie życzysz? A to ja nie dziękuję. No bo ja muszę wzmocnić sygnału zbudować. No, zbuduję sobie go tutaj.
Żeby już kurde nie marnować ponownie paliwa, to sobie podlecę tu. Postawię go i zrobię to, co mam tam zrobić. Trangluję pozycję. To chyba miałem zrobić. Tak, to miałem zrobić. Znowu na innej planecie. Nie, to jest na tej. O nie, na innej no. Znowu mi się ekwipunek zapełnia. Technologia naładowana. Szkoda, że dzisiaj nie wychodzi satysfaktory. Ale w razie czego, Mortek, to ja ciągle czekam, aż mi dadzą klucz do satysfaktory. Jak dostanę, to dam ci. Bo to nie jest na Steama. Także to ci będę mógł dać klucz, bo tu mi nie udowodnią, że ja go użyłem na innym koncie. Bo tak jak na Steamie, to widać, że ja użyłem tego kodu tutaj na koncie, albo użyłem go na innym koncie. Tylko jedna zasada, masz z nami grać. Tak, ja mam, kupiłem. Bo sądziłem, że go nie ma na K-Mailerze. Jak Federacja pokojowy i oddany, proszę kupować rzeczy. To pobierz sobie wersję próbną. Jak zdobyć Atlas Passa w wersję drugą? Tofek też ma. I ogarnąłem, do czego są klucze potrzebne, w razie czego. Te starożytne klucze, jakbyś jeszcze kiedyś tam grał w No Man's Sky, ja to już wiem, do czego służą. Są w każdych ruinach, gdzie znajdujesz jeden klucz, są jeszcze dwa klucze plus skrzynka. I ta skrzynka daje ci nagrodę o wartości 1,5 miliona jednostek. Bo ja ostatnio miałem zadanie, żeby to zrobić. Tylko, że tego musisz szukać manipulatorem terenu. Musisz kopać dużo w ziemi, żeby to znaleźć. Ja to znalazłem przypadkiem. W niebiosa, tak, zakończ komunikację. Co mam teraz robić? Lokalizuj. Gdzie to jest? Tam gdzieś. To nie jest przypadkiem planeta, na której przed chwilą byłem. Ta gra jest lekko upośledzona, bo ja latam z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu A i z A znowu do B i z B znowu do A. Nie to, że mnie nie stać na to czy coś, tylko czasu marnuję dużo.
No co jest królik? Jak będę startował, dostanę damage. Ale... roboty, w sensie strażnicy, to nie moja wina. Tu dostałem polecenie, że jest wieża, jestem. Sami się spinajcie po drabinie. Co ja się będę po drabinie wspinał? Dostępne, bla bla bla, aktywuj. Siema. Udało ci się dokonać czegoś tam. Natomiast przesyła pakiet danych, tam pogwiazdno pokazujący okoliczny obszar. Mam tylko trochę wyposażenia, które mi pozostało, ale na niewiele się ono przydaje. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem nawet jak długo tu tkwię. Musimy to załatwić w starym, dobrym stylu. Użyjemy nieba, aby dowiedzieć się gdzie jestem. Jeśli odwiedzisz stację kosmiczną, jej mieszkańcy na pewno rozpoznają układ gwiazd. Proszę cię na miarę na swój translator. Aby komunikować się z nimi, była możliwość, musisz go najpierw wykalibrować, ale do tego potrzebne jedynie kilka słów. Powodzenia, może do zobaczenia wkrótce. Kalibruj nauczone słowa. Ty, no ja umiem tych słów już od zach... No to po co ja się geckowego uczyłem? W dupie z tą super gorącą burzą, to i tak mi się nie zaliczy do tego, do ekstremalnych warunków. Teraz musiałbym lecieć do innego układu. Chyba to zrobię, będzie najszybciej. Do innego układu i na stację gwiazdy. Na stację gwiazdy nauczyć się trzech słów. Tylko muszę lecieć na planetę geckową. Znaczy do układu geckowego. Czy gdzieś mamy w okolicy układ geckowy? Korwaksy, geki. I tu sobie polecę, bo tu jest geckowy z dużą ilością planet. Także może będzie jakaś jeszcze fajna planeta do zamieszkania. Planet 6, układ geck.
Siema Geki, co tam u was? Handlowy przyjaciel żądać sprzed Gek pomóc. Łamie nałóż. Ty no nie nauczysz mnie języka żaden? O, ty mnie nauczysz. Gek, pracownik, podziwiać twój wydobyć umiejętności daleka. Dobra, sorry, to wziąłem przez przypadek. To muszę tylko wrócić. Dobra. Naprawdę sobie muszę jakoś jeszcze polepszyć ten napęd. O fuck, mogę sprzedać to. Sprzedać to, to, to. Naprawdę, dajcie mi lecieć. Nie, nie dacie. O, w dupę trochę was jest. Bądź swój statek. Ja was nawet nie widzę. Kurwa, to jest oszustwo, no. Ej, no tak, to się nie bawimy, ludzie, no. Kurwa, jeszcze sodu nie mam. No ja ebę, no. Idźcie se w ciul, co? No bo zginę, no, no kurde. No i po tarczy. O, jeszcze przegrzanie. Flash. Leżeć.
Oni mnie zaatakowali, nie ja ich. Bo antymaterię miałem, no. W sensie ogniwo warpowe. No miałem, no miałem. Mam nawet dalej. Ups. Ups. Fuck. Tak miało być. Jak nie udało mi się wybrzeć? Co jest? Halogeki. Najlepsza cywilizacja na świecie. Ach. No dobra, pierwsze polepszenie się. Co ja mogę, to mogę, to mogę, to mogę. To co zostawię? A te pąki to ja se nawet od razu wysyłam na frachtowy, żeby mi nie przeszkadzały, żeby ich nie sprzedał. W szkole nie byłem, bo dzisiaj nie miałem lekcji, z racji tego, że nauczycielka, która uczy nas angielskiego, jest chora, a mamy dzisiaj 5 godzin angielskiego i 1 godzinę geografii. I odwołali nam z tego powodu lekcje. Za tydzień też nie będę miał lekcji, bo za tydzień też gdzieś tam jedzie na jakieś szkolenie. Także ja się cieszę, bo angielskiego nie lubię. Także lekcje zawodowe zawsze mamy, także mi to nie przeszkadza. Nie ma tu gdzieś bliżej miedzi? Maksowany ferryt, strony handlowy. O, miedź. 126 unitów, 1000 unitów, 500 unitów. Nie, pobliżej tak nie będzie. Czego mi tu by brakowało? Antymateria to wiem, zjonizowany kobalt. Nie mam. Jezu, tam sodu, tu ciul nie robię. Kiedyś to było lepsze.
Teraz weź mi tu kurde kobalt zjonizowany znajdź. Znajdź mi kobalt. No i w ogóle źwa kobaltu nie ma. Ja nie wiem kiedy ostatni raz kobalt widziałem. Ale jedna smutna rzecz. Będę musiał chodzić normalnie cały miesiąc na praktyki. Sądziłem, że pójdę sobie tylko w pierwszy i w ostatni dzień praktyk. A tak to 160 godzin pracy za darmo. Może zepsuję przy okazji kilka kompów ludziom. Kto wie, kto wie. Włożę RAM na odwrót. Kartę graficzną do jakiegoś PCI. Nie wiem, razy 4 czy razy 6. Włożę, jakoś to utnę, tego śledzia, dam radę. Szukam tu jakichś budynków, ale nic nie ma. Najpierw jakiegoś posterunku drugiego handlowego. Albo ruiny też mogą być. Z tego to ja nie skorzystam. Nie skorzystam, bo mam za mało diowodoru. Jednak albo bardziej nie Tam gaków nie będzie, także nie wiem przypadkiem, czy to nie byłby kobalt. Tam sód. Też potrzebowałem sodu, ale sodu to ja mam dużo na frachtowcu. 2500 sodu na frachtowcu jest to. Naprawdę nie ma żadnych budynków. Ruiny, budynki, cokolwiek? Nic? Nie but. Przez drzewa. O! Ciebie szukałem. Może nie tyle co samego ciebie, co ogólnie takiego miejsca. Za kombinezonu. Czy coś ciekawego dodali? Nie, nie dodali nic, bo dopiero latem dodadzą. Dopiero latem będzie nowy update. Mogę ci sprzedać na przykład komponenty?
Ja nie chcę danych nawigacyjnych. I nie chcę tego. Fosfor test weź. Jedyne co, to latem dodadzą to, że będzie usprawniony multi. A więc pogłoski głoszą i to co oni tam mówili, to głosi to coś takiego, że po prostu będziesz miał multiplayera dla więcej niż 4 osób. To wtedy już będzie WMMO. Coś ty mi tu wysłał. No co to odeślę, o. O. Masz. Ale bez godziny, unlucky. No to będziesz miał. Będziesz mógł grać z dużą ilością osób. No podobno do gry już nic więcej nie dodadzą, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Teraz będą się skupiali na multiplayerze. Gracze chcą multiplayera, to nie się będą skupiali na multiplayerze. Może jakieś wojny będą kiekowo tego. Takowo korwakskie, tak? Czy jakoś tak? Nie wiem, czy korwaksów się odmienia. W grze masz dużo do roboty, budowanie bazy. O kurwa. Nie. Zostaw mnie. No to budowanie bazy, no. Budowanie bazy jest naprawdę fajne. Ja ebę. Mam nadzieję, że to jest otwarty i że tu mogę wejść. Dobra. Siema Gek. Przyjaciel i przyjaciel pomóc Gek. Zgódź się. Przyjaciel i przyjaciel pomóc Gek. O Boże, dobra. Co to było? To było 23. Jak dalej? 45, 89 i 177, 253. Nie, w sensie tam 353. Dobra, jeszcze raz muszę z Gekami pogadać. Polepszyć sobie. O, tam coś widzę. Tam na dole. Tam coś było. Gra też sobie mam to. Czy to będzie jako unikatowy materiał? Nie. To w dupie z twoją misją. Ale frajerze. A czy ten stream jak jest specjalny? Tak, specjalnie go odpaliłem, bo nie miałem dzisiaj w planach go odpalać.
Takie specjalne ci wystarczy? Ja kurwa tego naprawdę nie zauważyłem. Można dostać coś za darmo? Pierdol. Sorry, metalu nie mam. Muszę sobie go kuźwa w końcu zrobić. To już jest śmieszne. Ciągle gdzieś nie podejdę, to brakuje metalu, brakuje metalu. A tu jak na złość kuwa nie ma nigdzie. Ach. Naprawdę. Miedzi jest, ale to jest daleko. Z 1000 unitów praktycznie. No dobra, biegniemy. Trzeba zrobić kardio. Magiczna kamerka. Zasłaniam tylko światło i nagle mnie widać. Uiii, na dupie. A czy korwaksy tak potrafią zjeżdżać? Nie, bo są tępe. No to się słowa przy okazji nauczę. Skoro dają już po drodze. Uniknąć. W kimę? Mamy 14, no 15 i ty idziesz w kimę? Serio? Wow. Czym ty się kuźwa zmęczyłeś, że już idziesz spać? Nawet jeżeli idziesz zrobić sobie drzemkę, to i tak czym ty się zmęczyłeś? Ciężki dzień i noc. O, 3 moduły technologiczne, no i fajnie. To tyle byłoby z tej miedzi? Już na 49 miedzi. Przecież to jest... Szkoda gadać.
To był sklep? Fuck, nie było. W sumie starczy mi. Teoretycznie. No praktycznie też. Będę miał tą 50. Będę miał te 25. Bo już mam 11, także ale będą musieli znaleźć dużo tej miedzi. Ła! Ale z dużej odległości to jestem wpierdziel. Spodziewałem się, że go dostanę, ale nie że aż z takiej odległości, no. Ups. Zres na podtrzymywanie życia 50%. Cześć, Kuben. Ale to... Czemu miałbym niby robić giveaway jakiegoś, co? Z jakiej to niby okazji? Ja nie robię, jestem inny, jestem kurde hipster. To nara. Dobra, prawie 2 godzinki streamka, idealnie, żeby zakończyć.